Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć smerfów las, przed ekran dziś zapraszam was. Kryjcie się, to Gargamel! Ja nie cierpię smerfu! Kto się boi Gargamela, niechaj zaraz idzie spać! Kto pili lasy, co się lubią bać! Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć smerfu raz, przed ekran dziś zaprasza was! I telewizor włączcie dźwięk, podkręćcie i usiądźcie, zaczynamy nowy film! Smerfy. Smerfetko! Och, w moim ogrodzie jest straszny potwór! Potwór w moim ogrodzie? No już! Wyłaź, bo cię zaraz smerfnę! Hej, przecież to ja! Śpio! To ty! A co ty tutaj robisz? Ostatnio nie mogę zmrużyć oka. Pomyślałem, że może tutaj uda mi się zasnąć. Ty? Ty nie możesz spać? Ty! Największy śpioch! Aha, najgorsze nieszczęście dla smerfa. Trzeba dodać dzikiej róży. Ależ łasuchu, to było idealne miejsce na drzemkę. Możesz sobie drzemać, ale nie u mnie. Idź. Ojeju, tak się zmęczyłem, że chce mi się pić. Wezmę sobie łyk zimnej wody. Wybaczcie, smerfy, jestem taki zmęczony, nigdzie nie mogę zasnąć. Śpiochu! Musisz koniecznie pójść do papy smerfa. Masz rację, ważniaku, od dawna mam kłopoty ze spaniem. To straszne, papo smerfie. Nie wiem, co mam robić. Całą noc kręcę się z boku na bok. Może dasz mi jakiś eliksir? Przykro mi, śpiochu, ale nie mogę ci pomóc. Najlepsze lekarstwo na bezsenność to zwykła gimnastyka i tyle. Co? Gimnastyka? Tak. Przysiady, pompki, bieganie, skłon, skakanka, podskoki, pływanie, piesze wycieczki. O nie, tylko nie gimnastyka. Och, papo smerfie, kochany papo smerfie, spójrz na moją biedną roślinkę. Zobacz, jaka pomarszczona. Czy to nie jest zaraźliwe? Nie, lalusiu, idź do domu i nie martw się. Zobaczymy, co da się zrobić. No i co ci dał papa smerf? Eliksir, proszek czy może zioła? Powiedział, że nic na to nie poradzi. Jak to nic? Och, to na pewno jakaś pomyłka. Zaczekaj tutaj. Jestem najlepszym przyjacielem papy smerfa. Zobaczę, co się da załatwić. Szkoda, gdyby przyszedł do mnie wcześniej, może bym coś zrobił, ale teraz już za późno. Trudno. Najwyżej dwa dni i będzie koniec. Ach, biedny, biedny śpioch. Tylko dwa dni mu zostało za nim. Muszę powiedzieć wszystko smerfom. Smerfy, smerfy, mam tragiczne wieści. Papa smerf powiedział, że śpiochowi zostały tylko dwa dni. Do czego? No, zanim smerfnie. Nie mogę w to uwierzyć. Ja też nie. Biedny śpioch. I papa smerf mówi, że już nie może mu pomóc. Więc musimy sprawić, żeby te dwa dni były szczęśliwe. Już wiem, urządzimy mu pożegnalne przyjęcie. Tak, ja upiekę wielki tort. A ja nazbieram kwiatków. Roślinko, wykuruję cię, choćbym miał użyć wszystkich sztuczek. O, za dużo. Acia! 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 Papo smerfie, zapraszamy cię na przyjęcie. Przepraszam, ważniaku. Jestem
jestem teraz bardzo zajęty. Tak, papo Smurfie. Rety, papa Smurf bardzo ciężko to przeżywa. Trudno, zrobimy przyjęcie bez niego. Świetne przyjęcie, co śpioch. Tak, smurfne, ale czemu dla mnie? Naprawdę nie wiesz, bo... Bo wszyscy bardzo cię lubimy. Dla ciebie, śpiochu. Ojej, portret. Dzięki, malarzu. Zawsze byłeś moim ulubionym tematem. Byłeś? A teraz oda do Smurfa Śpiocha. Może i miał swoje wady. No, często życie przesypiał, ale jego odejście, jak się domyślacie, wioskę w żalu pogrąży. Ale ja nigdzie się nie wybieram, szczególnie, że mam takich przyjaciół. Wygląda na to, że moje smurfy urządziły przyjęcie. Chętnie bym do nich dołączył, ale najpierw obowiązki. Tak, śmiesznie. Szkoda, że to ostatnia impreza śpiocha. Mówię, że szkoda, że to ostatnia impreza śpiocha. Ostatnia impreza? A czemu ostatnia? No, on chciał powiedzieć... Cia Majdo, za dużo i za głośno mówisz. Wprawdzie papa Smurf powiedział, że dla śpiocha nie ma już lekarstwa i że zostało mu tylko kilka dni. Ale po co mielesz jęzorem? Tym bardziej, że... No tak, cia Majda zawsze wszystko wygada. A więc tak, mam mało czasu na tym świecie. Szkoda, że się nie domyśliłem, kiedy nie mogłem spać. Biedny śpioch. Ach, ja się z tym nie pogodzę. Jestem smurf czy mysz? Śpiochu, dokąd ty się wybierasz? Wykorzystać swoje ostatnie chwile. Będę robił to, czego nigdy nie robiłem. O, co na przykład? Wejdę na najwyższą górę. Przepłynę przez najdziksze potoki. Poskromię najgroźniejszą bestię. Brzmi niebezpiecznie. No tak, śpiochu, zaczekaj. Uwaga, potoki, wyruszam. Szybko, smurfy, do łodzi. Musimy go zatrzymać. Śpiochu, zaczekaj. Stój. Nie rób tego! Spokojnie, smurfy! Nie mam nic do stracenia! Śpiochu, ale ty! A już po nim! Uważaj, uważaj! Też! Papa Smurf zawsze mówił, żeby nie wypływać tak daleko, bo tu jest wielki spadek! Smurf nabyła jazda, a jacy smurfni z was przyjaciele, że mi towarzyszycie w ostatnich chwilach? A może będziemy ci towarzyszyć w drodze do wioski? Och, jeszcze nie! Jeszcze możemy wiele zrobić i to razem. Zrobić razem? Chcę wspiąć się na szczyt najwyższej góry. Nie, zwolnij, śpiochu. To niebezpieczne. Doceniam waszą wielką troskę, ale niebezpieczeństwo nie ma już dla mnie znaczenia. Kto ostatni na dole, ten smurf oferma. Z nich dobrzy przyjaciele. Miło, że chcą mnie podnieść na duchu. Dzięki wam, smurfy. Nigdy nie zapomnę tego dnia. Śpiochu, wracajmy już do wioski. Jeszcze nie. Muszę znaleźć ostatnie wyzwanie. Wyczyn, jakiego żaden smurf nie dokonał. Ojej! Jest! To! Jest to, smurfy? Ujarzmie tę potężną bestię. Ale on jest wielki i zły. Tym większe wyzwanie. Śpiochu, przestań, proszę! Nie możesz tego zrobić. Chcecie odmówić skazańcowi spełnienia jego ostatniego życzenia? No... Chodzi o to, że do tego wyczynu potrzeba płachty. Tak, płachty! Racja, płachty! Och tak, masz rację, smurfetko, zaraz wracam, przyniosę płachtę! I co teraz zrobimy? O, gdyby na przykład śpioch wybrał tamtego zwierzaka. Tak jest, póki go nie ma, zamienimy zwierzęta.
Właśnie chciałem to wam zasugerować, ale najpierw musiałem rozważyć różne aspekty tego problemu, bo każdy problem... Hej! Hej! Zaczekajcie na mnie! No, Smurfy, powinno być dobrze. A teraz spływajmy stąd. Toro, toro! Aha, aha! Ole! Ole! Hurra! No, no, roślinko, ale szybko wróciłaś do zdrowia. Zaczekaj tylko, aż Laluś ciebie zobaczy. O, Lalusiu, Lalusiu, masz swoją roślinkę. Ej, gdzie są moje smerfy? O, to na pewno Harmoniusz. Sprawdzę, co oni wymyślili. Ole! 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 Wielki Smurfie, co się tu dzieje? Och, papo Smurfie, cieszymy się, że zdążyłeś na pożegnanie Śpiocha. Jakie pożegnanie? Zostało mu tak mało czasu, pamiętasz? Nie, nie pamiętam. Przecież wyraźnie słyszałem, jak mówiłeś, że zostały mu tylko dwa dni. A więc o to chodzi. Mówiłem o roślince Lalusia, nie o Śpiochu. Och, znowu jest piękna. Co za szczęśliwy dzień. Śpiochowi nic nie dolega. Potrzeba mu tylko trochę gimnastyki. Słyszałeś, Śpiochu? Nic ci nie będzie. Papa Smurf tak powiedział. Więc po co walczę z tą potężną bestią? To wcale nie jest żadna bestia, to tylko... To jest byk! Smurfu się, kto może? Szybciej, moje Smurfy! Szybciej! Następnym razem, moje smerfy, zanim zaczniecie coś smerfować, pamiętajcie, każdy dzień niesie nowe wyzwania. Prawda, Śpiochu? Mówiłem, że wystarczy tylko trochę poćwiczyć. Cóż, moja śliczna, dziś wieczorem sam będę jadł kolację.